Witajcie, Mory, przy ognisku szamana. Ja jestem Gromczak i dzisiaj chciałbym powrócić do tematu największej paczki modów do Gothica 3, do modpaka. A dlaczego? Ponieważ 9 grudnia została wydana kolejna aktualizacja. Siadajcie więc wygodnie, nabijcie sobie fajkę bagiennym zielem i posłuchajcie. Modpack to aktualnie najbardziej ambitny projekt związany z Gothiciem 3, który łączy ze sobą wiele najbardziej popularnych modów w jedną całość, dając tym samym ogromną ilość dodatkowej zawartości do gry. Nie jest to idealny projekt. Ma wiele wad, jak i zalet, nie każdemu się spodoba, ale nie można zaprzeczyć, że na ten moment jest to jedyna ciągle rozwijana paczka modów do trzeciej odsłony Gothica. Dlaczego więc po raz trzeci wracam do tego moda? A dlatego, że modpack otrzymał kolejną aktualizację zanumerowaną 1.13. Ale chwileczkę, Mora. Jak to 1.13? A co z wersją 1.12? W międzyczasie pojawiła się taka aktualizacja. Dlatego też, zanim przejdziemy do najnowszych zmian, szybko powiem, co znalazło się w poprzedniej aktualizacji. Zaczynając więc od wersji 1.12, to tam nie otrzymaliśmy żadnej dodatkowej zawartości, a zmiany dotyczyły wyłącznie pomniejszych poprawek błędów, jak również zmian w balansie i ekonomii gry. W dużym skrócie, zmiany dotyczyły cen, craftingu, jak i wymogów używania broni czy nauki umiejętności. I to właściwie tyle. Gdybyście jednak chcieli poznać więcej szczegółów poprzedniej aktualizacji, jak i pobrać sam modpack, to wszystko znajdziecie na stronie Sepharis. No to przejdźmy teraz do najnowszej aktualizacji, bo tutaj jest kilka nowości. W tym przypadku poprawiono znacznie więcej błędów w modach, dodano 3 nowe pluginy, jak również wszystkie zawarte w modpacku mody zostały zaktualizowane do ich najnowszych wersji. I tak poprawki dotknęły modów Content Mod, Konsekwencje, Conquest, związanych z nim pluginów, moda LTM, pluginów do LTM, moda Immersive World czy Balance Ultimate. Jeśli chodzi o Content Mod, Balance Ultimate i Konsekwencje, to tutaj zmian nie było aż tak dużo. Są to głównie niewielkie poprawki w dialogach i zadaniach, zmiany w balansie gry, w umiejscowieniu niektórych obiektów, czy też dodanie pojedynczych przedmiotów do zawartości moda. Podobnie jest w przypadku modyfikacji LTM oraz pluginów z nią związanych. Tutaj mamy zmieniony poziom przeciwników, a także małe poprawki w umiejscowieniu poszczególnych NPC-ów. Kolejny mod, który został poprawiony w większym zakresie, to Immersive World. Tam pojawiło się kilku NPC-ów, zobaczymy też proces odbudowy Vanguardu, a nawet zyskamy możliwość nabycia swojego własnego domostwa. Jednakże tym modem, który otrzymał najwięcej zmian, jest modyfikacja Conquest i jego pluginy. Mamy tutaj liczne poprawki związane z całą fabułą moda, z jego balansem. Mamy zmiany w poszczególnych zadaniach, są nowe tekstury, na przykład tekstury smoków. Mamy nowe potwory, poprawiono działanie umiejętności Tame Animals i jeszcze wiele więcej zmian. Za dużo, żeby to wszystko wymienić. Oczywiście kilka pomniejszych pluginów również zostało poprawionych. Poszczegółową listę zmian w wymienionych modach ponownie odsyłam Was na stronę Sepharis. A co jeszcze? Jak wspomniałem, mody zostały zaktualizowane do najnowszych wersji i tutaj warto wymienić takie pluginy jak Pirate Dream, Arcania Risen Model Pack czy świetny Texture Pack World Texture Mix, który jest teraz w wersji 1.2. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o tym pluginie, to na moim kanale jest jego recenzja. Link w opisie tego filmu. I tutaj chciałbym jeszcze jedną małą uwagę dodać. W opisie modyfikacji Pirate Dream jest informacja, że nie jest on kompatybilny z innym modem o nazwie Content Mod Endgame. Z informacji, jakie m.in. od Was otrzymałem pod moim ostatnim filmem o modpacku, a także według informacji z Discorda Sepharis, możecie spokojnie oba pluginy instalować i będą one ze sobą działały. Pewna niekompatybilność między nimi oczywiście dalej występuje, ale nie jest to coś, co uniemożliwia ukończenie gry. Niemniej, jeżeli czujecie, że może to wpłynąć na Waszą rozgrywkę, uważacie, że ta kompatybilność będzie Wam przeszkadzała, to oczywiście zastosujcie się do informacji zawartych w modach i wybierzcie tylko jeden z nich. No dobrze, a co z dodatkową zawartością? Czy jest tam coś nowego? A i owszem, wraz z aktualizacją 1.13 do modpacka zostały dodane 3 nowe niewielkie pluginy, które teraz pokrótce, szybciutko omówię. No Resolution Counter. Jest to, wydaje mi się, że szczególnie pożądany mod przez graczy chcących grać z modem Konsekwencje. Ale nie tylko. Wiele osób denerwowało to, że dokonanie 2 czy 3 rewolucji powodowało automatycznie wrogie nastawienie frakcji przeciwnej do bezimiennego. Nie mówiąc już szczególnie o sytuacji, kiedy zainstalowaliśmy mod Konsekwencje.
Dzięki temu pluginowi gracz może w dowolnym momencie rozpocząć wyzwalać miasta lub niszczyć obozy buntowników. Nie musi już czekać do końcowych etapów gry. Po dokonaniu rewolucji, frakcja przeciwna, chociaż oczywiście skomentuje wydarzenia, jakie miały miejsce w innym mieście, to za każdym razem będzie to traktowane jako taki pierwszy raz, czyli licznik dokonanych rewolucji będzie wyłączony, będzie się za każdym razem resetował. Pamiętajcie, że w dalszym ciągu jednak będą obowiązywały zasady panujące w modyfikacji konsekwencje, jeżeli ta jest zainstalowana. Moim zdaniem plugin jak najbardziej na plus. ICS for Balance Ultimate. To jest taki mały plugin, który delikatnie zmienia poszczególne animacje walki jedną bronią, bez używania tarczy. W każdym razie zobaczcie, jak teraz takie animacje wyglądają. I ostatni plugin Immersive World GUI. Bardzo ciekawy plugin zmieniający wygląd interfejsu gry, który stylem przypomina oryginalny interfejs. Oprócz zmian w wyglądzie, zwiększono też ilość kolumn w rzędzie w menu ekwipunku. Jest ich teraz 6, a wcześniej było 5. Zwiększono również rozmiar zakładek z poszczególnymi umiejętnościami tak, aby dodatkowe perki z moda Immersive World były prawidłowo wyświetlane. Niestety, pozostałe alternatywne pluginy na interfejs nie wyświetlają tych dodatkowych umiejętności prawidłowo. Pamiętajcie, ten plugin nie będzie działał z pozostałymi modami zmieniającymi interfejs. Jak widzicie, zmian w tej wersji modpacka jest dosyć sporo. Mamy nowe pluginy, jest wiele większych bądź mniejszych poprawek, więc ponownie powtórzę, że dokładną rozpiskę zmian znajdziecie na stronie Sepharis. A czy poprawiła się stabilność gry? Bo z tym przecież ciągle są problemy. Niestety, o tym nie ma żadnych nowych informacji, w związku z czym można czysto założyć, że stabilność gry się nie zmieniła, a tym samym błędy, jakie występowały, dalej będą występować. Nadmienię jednak, że korzystanie z kodów w grze tylko zwiększa ryzyko występowania błędów. Szczególnie jeżeli skorzystacie z kodów na dodanie wszystkich przedmiotów w grze. Także tak jak ostatnio i tym razem również przestrzegam Was przed korzystaniem z kodów. I jeszcze na koniec, co z instalacją? Ano krótko mówiąc, bez zmian. Proces instalacji moda, jak i potem pluginów w programie MDS nie uległ żadnym zmianom. Jeżeli nie wiecie, jak modpack zainstalować, to taki poradnik znajdziecie na moim kanale, jak również na stronie Sepharis. Wszystkie linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. Pamiętajcie jednak, że dodawanie nowych modów do Waszej listy może wymagać rozpoczęcia nowej gry. Nie zawsze jest to konieczne i wszystko będzie zależało od tego, jakich zmian w modach będziecie dokonywali. Natomiast samo rozpoczęcie nowej gry jest zawsze zalecane. Podsumowując, najnowsza aktualizacja do modpack wprowadza sporo zmian w zawartości paczki. Są nowe mody, zmieniony balans gry, kilka nowych tekstur, no i mnóstwo poprawek. Autorzy cały czas wkładają w ten projekt kawał dobrej roboty i serducha i miejmy nadzieję, że cały czas modpack będzie poprawiany. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ograć Gothica 3, a może szykujecie się na powrót do Myrtany, to ta paczka modów jest obowiązkowa, bo nie tylko dodaje nową zawartość, ale też poprawia kolejne błędy i sprawia, że doświadczenie płynące z gry jest jeszcze przyjemniejsze. Modpack nie jest idealny, nie wszystkie pluginy są na równie wysokim poziomie, ale przecież nie wszystko trzeba od razu instalować. Można spokojnie ograniczyć się wyłącznie do starego dobrego content moda i quest packa i tylko dodać sobie do tego dubbing, a można też ogrywać Gothica 3 z pełnym zakresem zmian. Wszystko będzie zależało od Waszych decyzji i opinii na temat danego moda. Niestety, w dalszym ciągu, przynajmniej w moim przypadku, występują problemy z językiem polskim po instalacji modpacka i trzeba bawić się w edycję pliku ge3.ini i user options. Na szczęście jednak nie jest to nic trudnego, natomiast warto byłoby to poprawić, bo z tego co wiem, to nie jest tylko jednostkowy przypadek. Można też oczywiście narzekać na stabilność rozgrywki, bo błędy tak jak zawsze były, tak i dalej są. Może nawet częściej występują niż wcześniej, bo modów jest więcej i silnik gry po prostu nie wyrabia.
Niestety, chociaż wiem, że to momentami irytuje, to na ten moment nie ma żadnego rozwiązania tej sytuacji. Niemniej zachęcam Was do obejrzenia jednego z moich materiałów, gdzie opisałem kilka najczęściej występujących problemów z działaniem modpacka i dałem na nie rozwiązania. W każdym razie, z całego serca mogę polecić modpack w tej najnowszej odsłonie, bo sprawia, że gra zyskuje całkiem nowe życie i po prostu gra się bardzo przyjemnie. Ogromny szacun za pracę przy modyfikacji dla całego Team Sepharis, wszystkich autorów pluginów z osobna oraz wszystkich osób, które brały udział przy pracach do modpacka. Wszelkie prawa autorskie należą do twórców modyfikacji. Dajcie znać, Mory, co sądzicie o nowych zmianach w modpack i o samym modpacku, jak je oceniacie i co jeszcze Waszym zdaniem powinno się tam znaleźć. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Zachęcam do oceny tego materiału oraz modyfikacji poprzez zostawienie pod filmem jakiejś fajnej łapki. Pozwoli to tym samym dotrzeć do większej liczby widzów, więc niech wszyscy dowiedzą się o najnowszej wersji moda. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi moimi materiałami, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie również subskrypcję z dzwonem na kanale. Piękne dzięki za każde Wasze wsparcie, Mory. I to by było na tyle. Bagienne ziele się już skończyło, więc czas na mnie. Kiedy nadejdzie czas kolejnej opowieści szamana i uzupełnię zapasy bagiennego ziela, to ponownie się spotkamy, Mora. Udanej zabawy w Gothica 3 i do zobaczenia następnym razem. Żegnaj, Mora.